Hej, oglądajcie Mati Poznaj. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli tą kostkę, która się zwie kostka 4x4. Cztery na cztery się zwie, dlatego że tu ma cztery kwadraty, tu ma cztery kwadraty i tu ma cztery kwadraty. No. Najpierw omówimy sobie kroki. Najpierw ułożymy cebul. Czyli to sobie ułożymy. Tak, żeby tu był jeden kolor. Załóżmy, że tu będzie zielony. Potem rozwiążemy krawędzie. Potem będziemy robić ostatnie dwie. To przekręcenie nie będzie układania. A potem rozwiążemy resztę kostki. Jak kostkę 3x3. No, zabieramy się za układanie. No, zaczynamy od centrum. Najpierw biały centrum. Szukacie jednego białego, tu jest, a resztę białych szukacie na górze. Czy jest tam jakiś biały? Tak, jest. Tu jest jeden. To teraz robimy tak. Raz, dwa, trzy. I macie tu już pasek. Okej. Jeśli nie macie tu żadnych, to odwracacie kostkę. Czy mamy tu jakiegoś? Nie. To jeszcze raz odwracamy. No proszę, mamy dwóch pasażerów. Więc znowu dwa razy. Tak, tak i tak. Mamy tu już trójeczkę. I teraz z tego musicie to dopasować tam, gdzie jest ten. Jak ten jest z lewej na dole, to ten, to on musi być z prawej na dole. Jest. I teraz do góry, w lewo, w dół. Pierwszy ten zrobiony. Może też się zdarzyć, że będzie u góry. Wtedy robicie tak. Tak, tak, albo tak i tak. I macie biały center. Okej, teraz wasz kolej. Ułóżcie biały center dzięki temu algorytmu i wracajcie do oglądania. Na mojej kostce już biały center jest. Teraz center żółty. Żółty musi być naprzeciwko białego. Tutaj. Czy mamy tu jakieś białe klocki, żółte klocki? Tak, są tu dwa. Jeśli są na skosie, to jeden dajemy. Tak, tak i tak. Biały nam się nie zepsuł. A mamy już jeden żółty. Teraz drugi. Jak ten jest z lewej na górze, to ten musi być z prawej na górze. I tak, tak i tak. Świetnie. Mamy tu jeszcze jakiś? Nie. Więc obracamy raz kostkę. Mamy jakiś? Nie. Żadnych nie ma. Więc jeszcze raz ją obracamy. Czy tu jakiś mamy? Tak. Jest tu jeden, więc tak, tak i tak. Mamy jeszcze jakiś? Nie. Więc jeszcze raz obracamy i jest. Mamy tu ten klocek z u góry z lewej. To ten u góry z prawej. I tak, tak i tak. Żółty i biały zrobiony. Teraz wasza kolej. Ułóżcie żółty i biały center i wracajcie. Na mojej kostce jest już żółty i biały center. Czas na niebieski. Zalecam zacząć od ścianki, na której jest najmniej jeden niebieski. Poszukajcie jeszcze, gdzie jest więcej niebieskich. Tu są dwa. No może być trzy. Okej. Zalecam zacząć od tej ścianki, na której macie najwięcej niebieskich. Okej.
Te dwa niebieskie dajemy na bok. I tu jest jedno. Musi być tam, gdzie macie te dwa niebieskie. I do góry, w lewo, w dół. Macie już tu taki lewy bucik. Może się zdarzyć, że będziecie mieli prawy. Może być też tutaj, ale też tutaj. W takiej sytuacji dajemy to tutaj, tak, tak i tak. Jest już jeden niebieski. Patrzcie, robicie tak, tak i tak. Ok. Wasza kolej. Ułóżcie niebieski center i wracajcie. Teraz reszta centrów. Ważne, żeby po niebieskim centrze był pomarańczowy. Czy tu mamy jakiś klocek pomarańczowy? Tak, jest tutaj. Obracamy go tutaj, jeśli mamy ten klocek tutaj. Tak, tak, tak. Tak, tak i tak. Mamy tu jeszcze jakiś? Nie. Więc odwracamy tutaj. Mamy tu jakieś? Tak. Jeśli macie taką dwójeczkę, to tą dwójeczkę musicie ustawić nad tą. A jeśli tu macie jedynkę, to tak samo. I dwa razy w górę, dwa razy w bok, jaki chcecie, i dwa razy w dół. Pomarańczowy center jest. Teraz zielony. O! Mi się trafiło tak, że mam tu jeden zielony. Ale wam może się trafić inaczej. I tak jak zawsze. Tak, tak i tak. Zrobię to teraz trochę szybciej, bo chyba już wiecie, co robić. Ok. Mamy zielony center. A czerwony zrobi wam się sam. Ok. Dla utrwalenia najpierw biały, potem żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony i czerwony. Ok. Wasza kolej. Ułóżcie te trzy centry i wracajcie. Na mojej kostce są już wszystkie centry. Jeśli na waszych też, gratulacje. A jeśli nie, zacznijcie od początku materiału, no i wróćcie tutaj. Na pewno uda wam się je ułożyć. Może nie za pierwszym razem, ale gdy będziecie próbowali, to na pewno wam się uda. Ok. Gdy macie już wszystkie centry, czas na krawędzie. Krawędzie składają się z dwóch klocków. No i zaczynamy ich układanie. Jeśli ja zacznę od biało-zielonej krawędzi. Trzymamy ją, żeby wiedzieć, że to nie ta druga. I szukam po całej kostce. O, tu jest. Jeśli macie ją tu, to tak i tak. A jeśli ta krawędź będzie tutaj, to wykonajcie to. Górna część idzie w prawo, przednia idzie do góry, prawa idzie w dół i przednia w dół. No i tak odwrócicie i będziecie mieli dobre klocki na skos siebie. Wykonam to trochę szybciej, bo ja sobie je odwróciłam. Okej. Okay. I ten algorytm niszczy tą krawędź, więc nie możecie tu mieć ułożonych części. Ok. I robicie to samo, co ja. Lewą połowę kostki przewracacie do góry, górną w prawo, prawą do góry, górną w lewo i naprawiacie centry. I to samo powtarzacie ze wszystkimi. Zrobiła mi się tu jeszcze
tu jedna krawędź, tu taki bonusik, ale to nie zawsze się zdarza. I teraz będę to trochę szybciej robił. Pomarańczowa, szukamy pomarańczowej. Gdzie ona jest? Zawsze mam problem z tym szukaniem. O, jest tam. I może się też wam zdarzyć, że jak zrobicie tak, to i tu macie zrobioną krawędź, to gdy zrobicie tak, to obrócicie dwa razy tą przednią częścią i wtedy zniszczycie sobie tą krawędź. Więc musicie robić tak, tak i tak. A nie tak, tak i tak. Okej. Zaraz zrobię sobie wszystkie. Zielono-żółty szukamy. O, jest. Odwrócenie. I algorytm. I jest tutaj. Teraz, o. Czerwono-żółty. Szukamy kolejnego. No i ukrył się tu gdzieś dobrze, ale przed wami nie ucieknie. Jestem pewien. Gdzież on jest? Och, trzeba tych braci szukać po całej kostce. O, jest, to znaczy nie braci, ja to tak nazywam, bracia. Okej. I tak, 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 i tak. Chwileczkę. No, tak, 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 tak. Okej. Będę sobie potem policzyć. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Mam pięć krawędzi. Okej. Kolej, zatrzymajcie film i ułóżcie wszystkie krawędzie. Ja ułożę wszystkie. No i wtedy zatrzymacie film, okej? O, dobrze. Więc teraz ten... Zrobię to w trochę przyspieszonym tempie. Zawsze tak mówię, gdy coś myślę. Och, gdzie ta krawędź jest? O, jest tutaj. Tak. Tak, 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 tak. I liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. Okej, mam 7 krawędzi. Jeszcze niedługo. Wiem, że już by chce się rwać za te swoje kostki, ale zaczekajcie jeszcze chwilę. Tak, 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 tak. Tu szukam, 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 szukam. Tak, okej. Może się zdarzyć, że na dole nie będziecie mieli żadnych nieułożonych krawędzi. Wtedy musicie ich szukać na górze. Jeśli na górze też... O! Ja tu akurat mam taką sytuację, ale może się zdarzyć, że nie będziecie. Wtedy szukajcie ich na górze. I tak, 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 tak. Okej. Okay. Czy to wszyscy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze nie wszyscy. Jeszcze jeden raz trzeba wtedy wykonać ten algorytm. I wtedy wszystko zależy od kostki. Jeśli się ułożą wszystkie krawędzie, to macie farta. A jeśli nie, to...
To będziecie musieli troszkę zaczekać. Ok. O. Od. Tak. Tak i tak. Tak, 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 tak i tak. Mi się ułożyły wszystkie krawędzie, ale sobie to zniszczę. Okej. Kolejna część materiału. Na razie wyłączam kamerę, żeby trochę odpoczęła. I pokażę wam, co zrobić, jeśli wam się na tej dziewiątce nie ułożyły wszystkie krawędzie. Okej. Jeśli wam się nie ułożyły wszystkie krawędzie, to wykonujecie to samo, co ja. Górną połowę części kostki przewracacie w prawo. Potem takie coś. Prawa część do góry. Górna w lewo, prawa w dół. I będzie takie coś teraz. Dół, dół, góra, góra. Wykonajmy to. Będziemy kręcić na zmianę przednią i prawą ścianką. Zobaczcie. Przednia ścianka, prawa ścianka. Dół, dół, góra, góra. I naprawiacie wszystkie centry. I tak oto mamy wszystkie krawędzie. Policzcie sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i teraz mam dla was miłą niespodziankę. Ta miła niespodzianka jest taka, że teraz całą kostkę możecie ułożyć jak klasyczną trójkę. Ok. Najpierw żółty, biały krzyż najpierw, czyli cross. Na to nie ma algorytmu. Chwileczkę. Ale gdy macie taką sytuację, to możecie zrobić tak. Tak. Ustawić ten klocek z lewej strony. I tak. I tak. I macie już ramię klocek. Pierwsze ramię cross. Drugie. Trzecie. Jeśli macie tak z tym ramiem, że tu już macie zrobione, a nie chcecie sobie go zniszczyć, to robicie je tutaj. I pamiętajcie, żeby to pasowało do centra. Ta krawędź musi pasować do centra. Ta też. Okej. Okay. Robicie tak, tak i tak. Tak, tak i tak. Tak, tak. Mamy już klosa. I zobaczcie, wszędzie pasują. Teraz cała biała warstwa. L, D, L, D. Tu mam taki bonusik. Ustawiamy ten biały tak, żeby te dwa kolory pasowały. Tutaj. I R, D, R, D. Jeśli tu będzie pomarańczowy, a tu niebieski, to znaczy, że kostka jest nieupadalna. I musicie zacząć od początku tego materiału. A potem wrócić tutaj. Ok. Zielono-czerwony. Jeśli macie tak, że musicie, jeśli zrobicie RD, RD, to wam się nie włoży, a macie go tu, to chyba już widzicie rozwiązanie. D, D prim, R prim, D, R. Ok. I D, D. A jeśli macie tak, to RD, RD. I zrobiliśmy to. Teraz połowa kostki.
robimy tak. Musicie ustawić to sobie na dobre. Jeśli chcecie to przełożyć, to tak, 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 tak. A jeśli chcecie to przełożyć tu, to tak, 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 tak i tak. Proszę bardzo. Teraz zrobię to trochę szybciej. Tak. Tak. Okej. Teraz. Teraz cross. Musicie robić tak. Pamiętacie? Robi się to tak. Tak. Tak, 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 tak. Teraz za szybko pokazywałem, więc pokażę teraz wolno. Mamy już minusik. Jeszcze raz. Cross. Ok. Teraz permutacja krawędzi i żółtego krzyża. Może wam się zdarzyć taka sytuacja, że będziecie mieli tylko te dwie krawędzie dobrze, a te dwie źle. A może się zdarzyć, że tą będziecie mieli dobrze i tą będziecie mieli dobrze. Gdy będziecie mieli tą dobrze i tą dobrze, to wykonajcie to, co ja. A jeśli będziecie mieli ten wariant drugi, to musicie troszkę poczekać. I zrobił nam się wariant drugi. Wszyscy wykonują to samo, co ja. Ups, coś mi tu się zepsuło. Ujść, zapomniałam, że takiego ustawienia nie może być. Dawno tą metodą nie układałem. Więc to musi być tutaj. Musi być takie ustawienie. Tu dobre i tu dobre. Dobre, nie dobre i tak. Taram! Gotowe. Teraz ujujuj, mamy tak zwanego palita. Jak go rozwiązać, już pokazuję. Kładziecie dobrą krawędź tu, a ta może być tutaj. I potrzebujecie te dwie zamienić. To tak, tak. Będziecie musieli jeszcze raz spermutować krawędzie żółtego krzyża. Zrobię to w przyspieszonym tempie. No i teraz poszukajcie właściwego. Tu mam właściwy, niewłaściwy, niewłaściwy i niewłaściwy. Więc pamiętacie, ten na górze z prawej. I tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Źle, dobrze, źle, źle. Więc jeszcze raz. Dobrze, 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 dobrze. Permutacja narożników. LD, LD. Musicie je odwrócić. To nie jest tak, że musicie je zrobić tak, bo zepsujecie sobie kostkę. Jak będziecie tak robili, tylko tak.
I nie obracajcie kostki, tylko górą przewracacie. I jeszcze raz. I znowu dwa razy. I kostka 4x4 ułożona. Teraz na pewno większość z Was utknęła na tym palicie, więc zaraz pokażę, jak go rozwiązać. Zrobię sobie go. Okej. Na pewno utknęliście na tym palicie, że macie tu krawędź żółtego krzyża odwróconą. To nie znaczy, że trzeba ją wyrwać i włożyć odwrotnie, tylko jest na to specjalny algorytm. Prawą połowę kostki przewracacie dwa razy do góry. Tylną połowę kostki dwa razy. I górną dwa razy. Teraz lewą połowę kostki w dół i górę dwa razy. Prawą połowę kostki w dół i dwa razy. Prawą połowę kostki w górę i dwa razy. Teraz dwa razy przednia ściana, prawą do góry, dwa razy przednia ściana, lewą do góry, dwa razy z tyłu i naprawiacie centry. Gotowe! Okej, na ten kurs już koniec. Napiszcie w komentarzach, czy ten filmik się podobał Wam. Liczymy na łapki w górę. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.